Wiecie, ja kiedyś myślałam, że jak ja robię to, co chcę, to jestem panią mojego życia. Że to są moje decyzje i że ja kieruję swoim życiem. Natomiast prawda jest taka, że możesz mieć tylko dwóch panów. Albo Boga, albo diabła. Jeżeli nie wybierasz Boga, to automatycznie wybierasz diabła. Diabeł jest twoim panem. I on kieruje twoim życiem. Jemu się poddajesz. Robisz to, co on chce. Tak naprawdę żyjąc w iluzji, że to ty decydujesz. Natomiast żeby Bóg był twoim panem, to musisz przyjąć Jezusa. Musisz przyjąć to, co Jezus zrobił dla ciebie na krzyżu. Musisz to przyjąć przez wiarę. Tak jak ja to zrobiłam. Dlatego, że jedyna droga do Boga Ojca, tego niewidzialnego, jest przez Jezusa. Jezusa, który się objawił nam w ciele 2000 lat temu. Umarł na krzyżu za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Jeżeli przyjmujemy to przez wiarę, to wtedy Jezus staje się naszym Panem i Zbawicielem. Jemu poddajemy nasze życie. I wtedy On kieruje naszym życiem. Wtedy wybieramy życie. Bóg powiedział: kładę przed tobą życie i śmierć. I powiedział: wybierz życie. Jeżeli wybierasz diabła, jeżeli wybierasz życie bez Boga, to wybierasz śmierć. Pamiętaj o tym. Pamiętaj o tym, że teraz, tylko dzisiaj, tylko póki masz dech w piersi, masz możliwość wyboru. Przyjdzie dzień, w którym tego wyboru już nie będziesz miał. Natomiast tak jak jest napisane, każde kolano się zegnie i każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem. Pewnego dnia, tak czy owak, wyznasz, że Jezus Chrystus jest Panem. Natomiast tylko dzisiaj ma to przełożenie na to, w jaki sposób spędzisz swoją wieczność. Czy spędzisz ją z Bogiem, czy nie? Pamiętaj, że tylko w Jezusie jest prawdziwe życie. To życie, którym żyjemy, jeżeli żyjemy bez Jezusa, to jest to namiastka. Wszystko jest namiastką. I miłość, i radość, cokolwiek, czegokolwiek doświadczasz, jest to tylko namiastką, jeżeli doświadczasz tego bez Jezusa. Pamiętaj, że możesz mieć też lepsze życie tutaj na ziemi. Dlatego, że życie z Bogiem jest życiem innej jakości. Życie z Bogiem jest życiem prawdziwym. Jezus jest prawdziwy. Jeżeli wybierzesz Jezusa, wybierasz prawdę. Wybierz prawdę, abyś żył.